Szanowni Państwo, 25 marca 2021 roku będzie kolejną ważną datą dla frankowiczów. W tym dniu cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego, a więc 26 sędziów, ma wydać uchwałę, która miejmy nadzieję rozstrzygnie najważniejsze problemy występujące w toku spraw sądowych dotyczących umów, kredytów hipotecznych, indeksowanych lub waloryzowanych do franka szwajcarskiego. W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, iż wyżej wymieniona uchwała nie będzie rozstrzygała istoty spraw frankowych czy dopuszczalności drogi sądowej. Będą to bardziej kwestie praktyczne, które w większości rozstrzygnął już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa dziubaków, ale niestety nie wszyscy polscy sędziowie opierają się na europejskim orzecznictwie. Niektórzy wciąż stosują stare, korzystne dla banków orzeczenia. Jako przykład możemy tu podać tak zwane orzeczenie arbusowe. Przedmiotowa uchwała ma przede wszystkim ujednolicić, uporządkować orzecznictwo i ułatwić sędziom orzekanie w sprawach kredytów frankowych. W chwili obecnej korzystnym rozstrzygnięciem może być zarówno stwierdzenie nieważności umowy, jak i odfrankowienie kredytu. Po uchwale Sądu Najwyższego takich rozbieżności już nie powinno być. Liczymy też, iż po 25 marca znacznie przyspieszy rozpoznawanie spraw frankowych. Przede wszystkim, jeżeli Sąd Najwyższy opowie się za nieważnością umów, nie będą już potrzebne opinie zbiegłych, a w tej chwili opinie są czymś, co najbardziej w sposób znaczny przedłużają toczące się postępowania, czasami o 6, czasami o 12 miesięcy. Przechodząc dalej, pragnę wskazać, iż pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego zadała Izbie Cywilnie szereg konkretnych pytań, które chciałbym w skrócie omówić. Pierwsze z nich brzmi następująco. Czy po stwierdzeniu obozywności klauzul przeliczeniowych sąd może je zamienić innymi zapisami w umowie? Czyli czy sąd może szukać sprawiedliwego kursu, na przykład wprowadzić do umowy kurs NBP? W tym miejscu wyraźnie trzeba wskazać, iż prawo Unii Europejskiej jednoznacznie na to nie pozwala. Co więcej, celem tego zakazu jest odstraszanie przedsiębiorców od stosowania w swoich umowach klauzul abuzywnych. Obrazuje to pojęcie penalty default. Chodzi o to, aby kara za stosowanie takich niedozwolonych, abuzywnych postanowień była dla przedsiębiorcy w tym wypadku nieunikniona oraz dotkliwa, żeby go odchęcało od stosowania tego rodzaju klauzul. Zastąpienie odwołania do kursu CHF stosowanego przez bank kursem NBP w dalszym ciągu zapewniałoby bankom zyski, zatem nie poniosłyby żadnej kary za stosowanie nieuczciwych zapisów wobec konsumentów. Nie takie unormowanie sytuacji było celem unijnego prawodawcy. Co więcej, pozostawianie w umowie jakiegokolwiek odwołania do kursu waluty obcej nadal nie chroni kredytobiorcy przed ryzykiem kursowym, przed którym klienci frankowi nigdy nie byli w sposób rzetelny, pełny informowani. Byłoby to także sprzeczne z wolą kredytobiorców, bowiem ich zamiarem nigdy nie było zawarcie umowy kredytu walutowego czy indeksowanego do waluty obcej. Wszyscy kredytobiorcy mieli na celu zakup nieruchomości. Zakup tej nieruchomości dokonywał się w złotówkach, zatem utrzymanie jakiegokolwiek odwołania do franka szwajcarskiego miałoby charakter sztuczny. Kolejne dwa pytania dotyczą kwestii tego, czy umowa po usunięciu klauzul abuzywnych, czy takie umowy mogą trwać nadal jako kredyt złotówkowy oprocentowany według stawki LIBOR, czy też należy je unieważnić. W tym zakresie trzeba wskazać, że umowy w kształcie LIBOR na złotówkach funkcjonują i są wykonywane przez banki. Jednakże ostatnie orzecznictwo sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego wskazuje, że przede wszystkim nieważność umów. To jest kierunek, w którym sądy orzekają, unieważniają umowę, a nie je odfrankowują. Sąd Najwyższy, tak jak już mówiłem, także w jednym z wyroków oparł się, że taka sankcja jest właściwa. Kolejne pytania dotyczą tego, jak wzajemnie rozliczyć roszczenie banku i konsumenta przy stwierdzeniu nieważności umowy. Obecnie funkcjonują dwie podstawowe teorie. Teoria salda,
zgodnie którą sąd może dokonać potrącenia wzajemnych roszczeń banku i kredytobiorcy. Zgodnie z tą teorią, jeżeli kredyt nie został jeszcze spłacony, sąd w wyroku jedynie stwierdza nieważność umowy, a jeżeli kredyt jest już nadpłacony, to sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy jedynie tą nadpłatę, czyli różnicę między kwotą, jaką konsument otrzymał od banku jako kapitał kredytu, a kwotą, którą została przez niego wpłacona do banku w toku wykonywania umowy. Natomiast zgodnie z drugą teorią, nazywaną teorią dwóch kondycji, roszczenia banku i konsumenta są od siebie niezależne. I według tej teorii sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy w toku takiej sprawy całą wpłaconą kwotę przez niego, a bank, jeżeli chce dochodzić swojego roszczenia, musi to robić samodzielne w odrębnym postępowaniu o zwrot wypłaconego kapitału. I tutaj wskazać należy, że wydaje się, że teoria dwóch kondycji zaczyna mieć dominujący charakter przy unieważnianiu tych umów frankowych przez sądy. Taką uchwałę podjął też Sąd Najwyższy w dniu 16 lutego 2021 roku w składzie trzech sędziów. Rozstrzygał on typowy spór, jakich dzisiaj jest wiele pomiędzy bankiem Millennium a jednym z kredytobiorców, i orzekł, że w przypadku unieważnienia umowy bank musi zwrócić klientowi wszystkie wpłacone raty i że nie ma podstawy, by automatycznie potrącać kwotę, którą bank początkowo wypłacił klientowi. Warto w tym miejscu wskazać, że teoria Sada w sposób nieuzasadniony dawałaby banku uprzywilejowaną pozycję. Proszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja. To bank stosuje nieuczciwe zapisy w umowach, zarabiał na tych zapisach, a teraz to konsument sam musi wystąpić do sądu w celu ochrony swoich praw. Zatem nieuczciwym byłoby przyznawanie bankom jakichkolwiek kwot w postępowaniu wszczętym przez konsumenta. Skoro umowa jest nieważna, bank musi oddać frankowiczom wszystkie wpłacone przez nich pieniądze w toku trwania całej umowy. Następne zagadnienia, nad którymi ma się pochylić Sąd Najwyższy, dotyczą szeroko pojętej kwestii przedawnienia. Co do zasady, bank na wystąpienie z żądaniem zwrotu kapitału ma 3 lata od dnia zawarcia umowy. Jednak w dotychczasowych orzeczeniach Sąd Najwyższy uznawał, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy wynikającej z abuzywności klauzul przeliczeniowych, przedawnienie roszczeń banku wobec klienta rozpoczyna bieg dopiero od momentu zakwestionowania umowy przez kredytobiorcę. Oznacza to, że roszczenie banku o zwrot zaciągniętego kapitału nie jest przedawnione. Należy także zwrócić uwagę, że przy przyjęciu tej teorii konsumenci także nie mają przedawnionych swojego roszczenia o zwrot wpłaconych rat. Oczywiście mówimy tu o roszczeniach 10 lat i starszych. Ostatnie zagadnienie, które ma być rozpatrywane 25 marca przez Sąd Najwyższy, dotyczy zagadnienia prawa banków do dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez kredytobiorców frankowych w przypadku stwierdzenia nieważności umowy. Czyli sytuacji, mamy nieważną umowę i czy bank może dochodzić jakiejś opłaty za korzystanie z kapitału. Moim zdaniem powyższe żądanie jest zupełnie nieuprawnione. Na ten moment w Polsce, z tego co udało mi się ustalić, jest jeden wyrok oddalający prawomocne takie roszczenie banku. Inne sprawy o tego rodzaju roszczenia są jeszcze w toku. Warto jednak pamiętać, że prawo unijne ma bronić konsumenta. Zatem nie może być tak, że bank, aby jest w stanie utrzymać zysk, który utracił w konsekwencji stosowania nieuczciwych klauzul, na jakiejś innej podstawie prawnej. Konsument nie powinien ponosić konsekwencji działań banku. Ewentualny pozew banku w tym zakresie pełni według mnie obecnie jedynie funkcję straszaka, który ma odchęcić innych kredytobiorców do występowania przeciwko bankom o unieważnienie wadliwych umów kredytowych. Ma to na celu zatrzymanie lawiny pozwów, która nabiera coraz większego rozpędu. Podobne zastosowanie mają być rzekome ugody, które banki mają zawierać z kredytobiorcami. O tym w kolejnym audycji. Dziękuję.